To koniec. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Nie będę uciekać. Nie będę próbował mu uciec. Harry Potter. Chłopiec, który przeżył. Chodź i zbij. Bez względu na to, jakie medium nie wzięłoby się za opowiadanie historii młodego czarodzieja z Hogwartu, zrealizowanie ostatniej części przygód Pottera wymaga zupełnie innego podejścia niż nakręcenie czy zegranizowanie odsłon rozpoczynających siedmioksiąg Rowling. Książki o Harrym Potterze dawno przestały być opowieściami dla dzieci. Ewoluował w nich przede wszystkim klimat. Stał się bardziej mroczny, dorosły. Dorośli także bohaterowie, a to powinno zaowocować zmianami w dubbingu. Czy druga część Insygniów Śmierci dalej brzmi jak bajka pokroju Kamienia Filozoficznego, czy dubbing dojrzał wraz z Harrym Potterem? Zapraszamy do obejrzenia dub recenzji ostatniego czarodziejskiego epizodu. Zakończmy to tak, jak zaczęliśmy. Razem. Projektanci fabuły i dialogów nie ułatwili zadania aktorom. Narracja w grze jest kompletnie nieczytelna. Gdybym nie wybrał się wcześniej do kina i nie dowiedział, czym są Insygnia Śmierci, po co czarodzieje wybrali się do banku Gringotta czy Hogsmeade i kim jest Aberforth Dumbledore, z gry nigdy bym się tego nie dowiedział. Rozmowy pomiędzy bohaterami to pourywane w pół zdania wypowiedzi, nie mówiące nic osobom niezorientowanym w fabularnych zawiłościach zawartych w książkach lub filmach. Polski dubbing jest, na nieszczęście, tak samo marny jak całe growe Insygnia Śmierci, których największą wadą, ale paradoksalnie również zaletą jest fakt, że można momentalnie o nich zapomnieć. Gra jest bowiem do przejścia w 3 godziny. Wodospad złodzieja zmywa wszystkie zaklęcia. Co wy do diabła tu robicie? Straż! Imperio! Spotkamy się w skarbcu, Harry Potter. Ale zacznijmy od rzeczy przyjemnych. Co się udało? Udała się Hermiona. Joanna Kudelska czuje swoją postać. Bez względu na to, czy trzeba krzyknąć, wyrazić troskę, czy zażartować, Hermiona robi to niejako odruchowo, naturalnie. Nie myślcie jednak, że gra przepełniona jest scenami, które pozwoliły Joaś się wykazać. Powiedziałbym, że jest dokładnie odwrotnie. A szkoda, bo to zdecydowanie najmocniejszy punkt polskiej wersji językowej Insygniów Śmierci. Komnata tajemnic. Nigdy nie zaszedłem tak daleko. Tu Harry uratował Ginny. I zabił bazyliszka. Tytułowy bohater do spółki z sympatycznym rudzielcem Ronem są do przełknięcia, choć najmłodszy z męskiego klanu Wesleyów wypada zdecydowanie gorzej. Da się to odczuć przede wszystkim, kiedy wraz z Hermioną wybierają się do komnaty tajemnic po kieł bazyliszka. Ron jest arachnofobem, wokół pełno pająków, ale wyraźnie słychać, że ktoś kazał się Ronowi tych pająków bać. Postacie poboczne, za wyjątkiem Snape'a, Dumbledora i Bellatrix, trącą już amatorką. Jako dorosły gracz oczekuję, że bohaterowie będą próbowali przekazać mi nawet mało ciekawe treści w ciekawy sposób, stojący na wysokim poziomie, jeśli chodzi o aktorstwo. Dzieciaki nawet tego nie zauważą, jednak dla mnie Neville Longbottom, mówiący głosem jakby sprzed mutacji, podobnie zresztą jak cała zgraja kumpli Harry'ego Pottera z Hogwartu, jest nie do zaakceptowania. To jednak nic w porównaniu z Voldemortem, czyli największą porażką drugiej części Insygniów Śmierci. Czarna różdżka należy do zabójcy poprzedniego posiadacza. Severusie. Postać, która w zamierzeniu powinna budzić strach, a wręcz przerażenie, w zależności od gustów, podziw lub odrazę, w polskiej wersji jest jedynie powodem do śmiechu. Voldemort to jakaś przezabawna karykatura, która brzmi, jakby za chwilę miała się zakrztusić. Barwa głosu jest zdecydowanie zbyt cienka, a dialogom w jego wykonaniu brakuje płynności. Wszystko brzmi jak poskładane z kawałków, które w ogóle ze sobą nie korespondują. Ale to akurat przypadłość, na którą cierpi znakomita większość kwestii w Insygniach Śmierci. Od dzisiejszego dnia ten, kto nie wierzy we mnie, poniesie konsekwencje! No, no. Proszę, chcę kontynuować przegraną walkę? Tragedię dopełniają zbyt cicho nagrane komentarze Rona i Hermiony, które ci rzucają podczas gry. Jedynie w przerywnikach filmowych poziom dźwięku wszystkich warstw audio jest zbalansowany. Nie obyło się też bez błędów w tłumaczeniu. Pamiętacie z filmu scenę, w której Voldemort rozmawia ze Snape'em o przynależności Czarnej Różdżki i tym, że słucha ona jedynie swojego właściciela? Pamiętacie, gdzie to się wydarzyło? No cóż, według polskiej wersji językowej zdarzyło się to w hangarze.
Pochwalić można jeszcze głosy tła, szmalcownicy i śmierciożercy pokrzykujący nazwy zaklęć i groźby w kierunku Pottera są bardzo dobre, żywe, niewymuszane. Kwestie współgrają też z otoczeniem. Kiedy znajdziemy się w podziemiach Gringota, usłyszymy więc przyjemny pogłos. W mniejszych pomieszczeniach dźwięk jest go pozbawiony. Nie próbujcie uciec! Gdybym miał podsumować polską wersję językową drugiej części Insygniów Śmierci powiedzonkiem, przytoczyłbym czesiowe syf, kiła i mogiła. Niezmiernie cieszę się, że mogłem wszystkich przed tą grą przestrzec. My wystawiamy 2, a wy wiedzcie, że są lepsze gry i lepsze dubbingi do sprawdzenia w czasie sezonu ogórkowego. Idę tam. Teraz. Zwariowałeś? Nie! Tak. Musi być. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy.